Jak już informowaliśmy, skargę na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie suwalskiego przedsiębiorcy zajmującego się ogumieniem samochodowym złożyło Białostockie Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Wprawdzie zawierała ona braki formalne, ale zostały one prawidłowo uzupełnione. Pod koniec pierwszej dekady grudnia skarga przesłana została do pełnomocnika przedsiębiorcy oraz pełnomocnika rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Obaj mają teraz czas na wniesienie odpowiedzi. W następnej kolejności sprawa zostanie przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego.